Dobrze. Oto obiecany filmik z Bitwy z Oblężenia. Po raz pierwszy atakuję barbarzyńskie miasto, czy też wioskę. Budowałem sobie dwie drabiny podczas tego oblężenia. Zacznę szturm. Będziecie mieli teraz właśnie okazję zobaczyć, jak wygląda ekran przed bitwą. Lista jednostek moich oraz przeciwnika. Wymienione frakcje. Pokazane pole bitwy. Widać, wioska leży nad rzeczką. Żółty teren to miejsce, w którym mogę rozstawiać swoje wojska. Czerwony to teren przeciwnika. Bitwa ładuje się na razie dość szybko. Jednostek nie ma dużo. Teraz zobaczymy, jak wygląda germańska wioska. Dobrze. Nie wiem dlaczego, może wina polskiej wersji, ponieważ w angielskiej miałem napisy tutaj. Na górze jest czekaj, a tutaj rozpocznij bitwę. Możemy tak jak w poprzednich częściach wybrać odpowiednio dla nas pogodę. Mamy na to trzy szanse. Pogoda jest dobra, nie muszę nic zmieniać. Próbujemy przeprowadzić szturm i ustawić nasze wojska przed tym. Remember that the goal here is to capture the settlement, not destroy it. Wszystko wiem. Dobrze. Tak wygląda oblężenie takiej germańskiej wioski. Jest bardzo ładnie położona. O dziwo. Wszystko prawdopodobnie ręcznie projektowane. Zobaczymy. Mury, fortyfikacje. Cóż, muszę przyznać, że jest ładnie zaprojektowana. W ciekawym miejscu położona. Prawdopodobnie jest najważniejszy budynek w mieście. Są również strażnice strzeliwujące napastników i tak dalej. Dobrze, z której by tu strony zaatakować? Podejście jest dość ciężkie z tego, co widzę, ale widzę, że drabiny będą mogły podjechać tutaj. Levy! Cóż, nie wiedziałem, że aż tyle drabin się tutaj pojawi. Ustawimy może trzy w tym miejscu. Również kilka innych jednostek. Czy z tej strony uda się podejść? Prawdopodobnie nie. Tak, klify tutaj uniemożliwiają przejście piechoty. Czy z drugiej strony można? Tak, z tej strony mogę ustawić więcej drabin. Levy! Orders! We hunger for blood and battle! Wilderness! Generała nie będę akurat na drabiny. As you say, ready! Weźmiemy rekrutów z włóczniami. We are the... Ciekawe, czy uda się tam podejść. Wilderness! Spears! Jak już wspomniałem, optymalizacja w tej wersji jest średnia. Zobaczymy, jak co się stanie, jak pojawią się jednostki przeciwnika. No tak. Zapomniałem. Jest przecież system pola widzenia, które uniemożliwia mi zobaczenie rozmieszczenia wojsk przeciwnika. Również ciekawa rzecz. O, ale widzę, że na murach są ustawieni celtyccy harcownicy, przygotowani do strzału. Dobrze więc. Club Levy! Jump Ready!
nie jestem pewien, czy wszystkie trzy drogi się tutaj zmieszczą. Być może tutaj uda się. Forward! We have a dark forest. Club levy! Spear levy! Cut them! Spearmen ready for battle! Levy! Germanic warriors! Ready! Forward! Przepraszam za przycinki. Nie wiem, czy zauważyliście, zniknęła w interfejsie opcja kompasu, która pojawiła się bodajże w Empire, właśnie na Napoleonie, i pozwalała na przemieszczanie całych formacji wojsk do przodu, do tyłu oraz je obracać. Zniknęło to, zamiast tego, jeśli zaznaczymy kilka jednostek i przetrzymamy na nich lewy przycisk myszy, pojawi nam się taka strzałeczka, dzięki której możemy przemieszczać dowolnie jednostki w ustalonej już formacji. Dość przydatna rzecz, jeśli lubimy podchodzić do murów bądź do przeciwnika w porządku. Przesunę bliżej tych włóczników, miotaczy znaczy się. The men are wavering. Nie widzę żadnego przeciwnika z drugiej strony. O, moi Germanie oberwali. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Jeden z moich ucieka. Mam nadzieję, że moi miotacze nie trafiają w swoich jednostek. Nie wiem, czy widzicie, włócznie wbijają się w tarcze, wbijają się od murów, wbijają się do bitwy. Spearmen ready for battle. Let's go! Spear levy! Levy! Oho, chyba troszkę przeliczyłem się ze swoimi możliwościami. Nie jestem już taki pewien, czy wygram tę bitwę. Nie doceniłem tego, że przeciwnik akurat tutaj się ustawi. Wilderness spears! Spearmen! Te bramy spróbuję z odsieczą pójść w drugiej stronie. The battle is turning in our favor. You have our spears. Spear levy. Get moving. Move it. Dobrze, zdobyłem te bramy. The men are wavering. Przesunąć się do przodu. Warriors, eagles! Tremble before us! Tutaj są jakieś jednostki przeciwnika? Nie, to tylko strażnica strzeliwuje, nie? We have captured the gates! Germanic youths! Spears ready! Forward! Orders! Jednostki włóczników mają zwykle umiejętności specjalne przeciwko konnicy, której akurat w tej bitwie nie ma. Nie mogę jej wykorzystać. Przyjmuję kolejną bramę. Spróbuję pokazać lecę walki.
Strasznie dziwne są te dymki po uderzeniach pocisków bądź przy walce. Nie wiem, dlaczego twórcy zdecydowali się na coś takiego. Wygląda to jakoś zupełnie dziwnie. Nie wiem, co nimi powodowało. No, wygrałem bitwę, mając dużą przewagę liczebną. Gram, przypomnę, na poziomie nienależącym do najtrudniejszych, więc oczywiście mam przewagę nad przeciwnikiem komputerowym, który oczywiście miał również mniej wojsk. Cóż, to jest koniec bitwy. Zapraszam na następny film.